W Łasku odbył się konkurs ortograficzny na szczeblu powiatowym. W tym roku do uczestników z powiatu łaskiego dołączyli uczniowie szkół podstawowych z terenu powiatu zduńsko-wolskiego. To jedno z najważniejszych przedsięwzięć lingwistycznych, podczas którego uczniowie mogli sprawdzić swoje ortograficzne umiejętności. Wspólnie z innymi nauczycielami tutaj z tej szkoły, z polonistami, z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej organizujemy już po raz czwarty konkurs ortograficzny adresowany do właściwie wszystkich uczniów szkół podstawowych, bo i do uczniów klas drugich, trzecich i też siódmych nikt z uczestników nie napisał dyktanda bezbłędnie. To już świadczy o tym, że ortografia polska jest po pierwsze bardzo trudna, a po drugie bardzo mało znana. Ci, którzy pisali, to są najlepsi z najlepszych przesłani z tych wszystkich szkół. Myślę, że największym wyzwaniem dla dzieci jest interpunkcja. Bo były osoby, które nie zrobiły żadnego błędu ortograficznego, natomiast interpunkcja w takich bardzo rozwiniętych zdaniach, bardzo rozwiniętych wypowiedziach jest jednak zawiła, jest sztuką. No, okazuje się, że w tej chwili ortografia to jest w ogóle rzecz bardzo, bardzo trudna i taka troszeczkę elitarna już umiejętność. Tego typu przedsięwzięcia to idealna okazja do sprawdzenia się. W konkursie oceniano zarówno ortografię, jak i interpunkcję. W tym roku do dyktanda przystąpiło 148 uczniów. Musieli zmierzyć się oni z podanym fragmentem książki. Poszło mi bardzo dobrze, jestem laureatem pierwszego miejsca, no i bardzo się cieszę. Były lekkie problemy, ponieważ dyktando było dosyć trudne, aczkolwiek myślę, że poszło mi dobrze. Uważam, że ortografia jest bardzo ważna i myślę, że no... W przyszłym roku będzie jeszcze lepiej. Startowałem w konkursach z angielskiego i matematyki, no ale chyba największe sukcesy odnoszę z języka polskiego. Jak widać, poziom konkursu był bardzo wysoki. Ortografii polskiej ze względu na poziom jej trudności warto uczyć od najmłodszych lat.